witamy w kolejnym odcinku. Dwa tygodnie temu przedstawiłem Państwu propozycję zdań mięsnych. Tak naprawdę to jest ten sam dzień. Ciężko mi jest powiedzieć, jaka jest dzisiaj pogoda. Ale myślę, że Państwo grillują albo mają zamiar grillować jutro, w sobotę. Jak Państwo widzą, akurat nie jestem sam dzisiaj. Przedstawiam Państwu Patryka Tęgowskiego, szefa kuchni tutejszej restauracji. Dzisiaj mamy coś dla wegetarian, dla wegan, dla osób, które nie jedzą mięsa. Ja wiem, że to może nie jest nasz temat, bo my osobiście wolimy mięso. Ale rybka też jest bardzo dobra. Jasne, ale trend nas zmusza do tego oraz coraz większa ilość osób, które nie jedzą mięsa, zmusza nas do tego, tak jest, aby przedstawić dania grillowe, jarskie. Co dzisiaj będziemy robić, Patryk? Tak, zrobimy cebulę faszerowaną cukinią, papryką. Zrobimy paprykę faszerowaną mozzarellą, oliwkami, serem. I zrobimy pomidora faszerowanego fetą i czosnkiem z oczcie balsamicznym. Tak, tutaj mamy takie propozycje, które jednak potrzebują trochę poświęcenia. Trzeba nakroić, trzeba przygotować, nafaszerować, bo nie sztuką jest zrobić plaster bakłażana czy cukinii i go rzucić na grilla. A tutaj można się przygotować wcześniej i naprawdę niejednokrotnie takie danie wegetariańskie jest dużo lepsze jak mięso. No i oczywiście zdrowsze. Dobrze, my tak możemy rozmawiać tak naprawdę zacznijmy robić przez całe minuty, ale może zaczniemy w końcu coś przygotowywać. Zacznę przygotowywać tą cebulkę. Dobra, a ja w międzyczasie przygotuję nadzienie do pomidorów. Jak Państwo widzą, oszczędziliśmy sobie troszkę pracy, bo cebulę już mamy wydrążoną, pomidory też mamy wydrążone. Wzięliśmy cebulę i białą, i czerwoną. Czerwona jest troszkę delikatniejsza w smaku, nie jest taka ostra. Ale różnie to bywa, jeżeli chodzi o podsmażanie ich i dodawanie do sosów. Czasem czerwona cebula może dać taki charakterystyczny smak, dosyć nietypowy dla cebuli. Także z czerwoną cebulą ostrożnie, zapiekane jak najbardziej. Pomidory również są już wydrążone. Też nadzienie będzie bardzo proste. Przygotujemy je z czosnku, sera typu greckiego i octu balsamicznego. Na dwa wydrążone pomidory, jeden ząbek czosnku. Siłą rzeczy jesteśmy na dworzu, tutaj się różnie dzieje. Akurat to jest taka godzina, gdzie jest ruch na mieście, ale nam to, jak Państwo widzą, w ogóle nie przeszkadza. Ząbek czosnku już został posiekany. Teraz do niego dodam dwie łyżki sera typu feta. Świeżo mielony pieprz. Świeżo mielona gruboziarnista sól morska. Wkroimy troszkę świeżej melisy i natki pietruszki. Patryk kroi i się nie odzywa. Zaraz będzie mieszał, zaraz będzie doprawiał. Co tam robisz ciekawego? Siekam paprykę do farszu, do cebuli. Masz fajnie, bo tobie zioła nie zwiewają z deski. Nie, uciekają. Ucieka. Ucieka ci wszystko, trochę zwiewa. Sprzątamy, zrzucimy na ziemię. I tutaj tego sera łącznikiem będzie sos balsamiczny krem. Sos balsamiczny krem już można też swobodnie kupić w sklepach, ale jest dużo prostszy sposób, samemu krem można zrobić. A nie powiem Państwu, jak się robi krem. Proszę sobie zobaczyć. Ale jak Państwo zobaczą na konsystencję tego octu, to na pewno sprawne gospodynie domowe się domyślą, jakim cudem on jest taki gęsty. Przygotowałem farsz do cebuli. Jest to pokrojona cukinia, drobno, papryka. Przyprawiłem ją solą i pieprzem, też oczywiście tak samo jak Marcin. Dodam do tego też oczywiście jakiś ziół świeżych. Masz świeżą bazylię tam? Właśnie widzę. I zafaszeruję tą cebulę właśnie tym farszem. Troszeczkę oliwy dodamy. Konsystencja była troszeczkę lepsza. I tutaj teraz mamy taką wskazówkę. Dwa tygodnie temu, jak grillowaliśmy mięso, to mięso wrzucaliśmy bezpośrednio na rozgrzaną kratę grillową. Dzisiaj do grillowania użyjemy mimo wszystko podkładek z folii aluminiowej, ponieważ to są warzywa. Do warzyw trzeba się odnosić z szacunkiem. One są delikatniejsze, są bardzo soczyste, a nie chcemy zrobić wiórus z papryki, prawda? Oczywiście. Dobrze, poproszę Cię o otwarcie grilla. Już otwieram. Proszę bardzo, grill mam otwarty. Ja już tam sobie mogę pomidory włożyć. Przepraszam Cię, Patryk. Proszę bardzo. Faszerujemy w taki prosty sposób. Wkładamy farsz do cebuli.
jak najwięcej się da. Oczywiście, żeby nie wyleciał. Taką cebulkę wkładamy sobie na grilla. Szerujemy następną. Tak jak wspominałem 2 tygodnie temu, że różne mięsa i różne rzeczy do grillowania potrzebują innej temperatury. Wołowinę grillowaliśmy około 250 stopni, tak na początku, później ona spadła, mogliśmy dołożyć kurczaka, mogliśmy dołożyć ogórka, a dzisiaj jest taka stała temperatura około 150 do 180 stopni. Warzywa nie powinny mieć od razu kontaktu z wysoką temperaturą, one powinny trzymać się w stałej temperaturze, delikatnie sobie dojść. Czyli dobrze by było, gdyby były grille tak naprawdę dwuwarstwowe. Czyli jedna warstwa to jest ta wysoka temperatura na mięso, druga warstwa to jest ta troszkę niższa temperatura na warzywa. Dobrze jest zrobić warzywa wcześniej, pokolać je sobie na półce i w międzyczasie przygotować mięso. No ale my cały czas o warzywach. O warzywach. Dobrze, ja przygotuję paprykę, a Ciebie poproszę o przygotowanie farszu do papryki. Dobrze, oczywiście. Nadzienie tutaj w papryce może nie do końca będzie wegańskie. Wegetariańskie jak najbardziej, ponieważ nie będzie zawierało mięsa. A dlaczego nie wegańskie? No jednak tutaj dajemy ser mozzarella, no wiadomo to jest ser bawoli i ser żółty. No to ja wiem, że weganie raczej nawet nie spożywają produktów nabiałowych, więc można spokojnie to w ogóle nie używać tego. Przymknę Marcinu trochę na chwilkę grilla, no. Niech nam się to w temperaturze trzyma. Mozzarellkę pokroimy w kostkę, tak? Tak, poproszę Cię w kostkę. Taką grubszą? Taką grubszą. Paprykę wzdłuż na pół. Usuwamy gniazdo z nasionami. Dobrze by było nie usuwać ogonka, ponieważ będzie fajnie nam kontrastować danie. Cały farsz, który będzie w środku, po prostu nam nie wyleci w momencie, kiedy nam się papryka zacznie delikatnie rozpadać. Całość będzie trzymało to w miejscu. Mozzarellkę mam pokrojoną. O, tu proszę miskę. Dobra, dziękuję. Nadzienie będzie z mozzarellki, zielonych krojonych oliwek, sera żółtego, odrobiny bułki tartej, żeby całość farszu nam się trzymało. No i wiadomo, sól, pieprz. No i nieodzownym elementem i kuchni włoskiej, i do warzyw idealnie pasujących jest właśnie oliwa. Myślę, że oliwy możemy użyć smakowej. Tutaj jest rozmarynowa. Jak najbardziej. Jak chyba, najbardziej. Że wolisz oregano, to bardzo Ciebie proszę. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę na jeszcze jedną dosyć istotną rzecz. Rynek spożywczy jest przepełniony różnymi dodatkami do grilla. Mówię tu o przyprawach. Mówię o przyprawach, mówię o wszelakich fiksach, mieszankach i nie wiadomo o czym jeszcze, co jest w ogóle zawarte w tych mieszankach. Jak Państwo zauważyli, zarówno 2 tygodnie temu, jak i dzisiaj używamy wyłącznie naturalnych produktów. To jest sól, to jest pieprz, to jest oliwa, to są świeże zioła. Nie używamy tutaj żadnych dziwnych rzeczy. Naprawdę polecam Państwu dodawanie naturalnych składników, a nie chcę użyć zamienników, słowa zamienników, chemii. Tak? Zamienników nie używajmy. Chemii. Wystarczy, że weźmiemy opakowanie takiej mieszanki przyprawowej, zobaczymy skład. Mi osobiście się odechciewa już zupełnie część takiego używania. Wolę naprawdę naturalne zioła. Paprykę mamy wydrążową, nadzieję jest zrobione, także możemy oczywiście już nadzieć papryki. Nadzieję. Nadziewamy ją tak samo jak cebulę. Staramy się wypełnić ją po brzegi, żeby wszystko nam weszło. Już widzę mięsożerców przed telewizorami. Nie, no dzisiaj nie ma co oglądać, dzisiaj nadziewają warzywa. Naprawdę, to jest niedokrotnie jest dużo lepsze od mięsnego, a i nasza wątroba też może troszeczkę odpocząć. Ale powiem Ci szczerze, że ja lubię mięso, ale też i zarazem bardzo lubię surówki, także takie jedzenie jarskie też jest bardzo smaczne. Dokładnie i to też nie ukrywam, że to jest sztuka zrobić dobre danie wegetariańskie, bo... Produktów jest ciągle te same, a no niestety u nas tego nie ma tak. Nie wygląda w ten sposób, jakbyśmy chcieli. No u nas w karcie też niedługo będą też propozycje dla wegetarian, także już teraz możemy po cichu zaprosić. Papryka też wędruje już na grilla, oczywiście na tacy aluminiowej, bo nie chcemy, żeby to się za mocno przepaliło, nie chcemy, żeby nam pouciekała cała wilgoć. Dla nas to będzie około 15 do 20 minut, dla Państwa to będzie dosłownie mrugnięcie okiem, także za chwilę się widzimy, pokażemy już jak wyglądają gotowe ugrillowane dania wegetariańskie. Zobaczymy już, jak wygląda nasz grill. Szanowni Państwo, jednak jest. 20 minut
mimo wszystko w temperaturze 150 się utrzymywało. Ja wiem, że to dla niektórych pewnie jest trochę długo, nie sztuką jest wrzucić na 300 stopni takie warzywo i gwarantuję, że ono z zewnątrz będzie lekko przypieczone, inaczej, lekko przewalone, w środku będzie niedopieczone, a nawet surowe. A w tej temperaturze mamy pewność, że wszystkie składniki się połączyły, smaki się wymieszały i na pewno możemy to podawać. Bardzo proszę, nadziewane cebule. Faszerowane pomidory. I tu już Ciebie poproszę, Patryk. Paprykę. I takie półwegańskie z serem żółtym i mozzarellą faszerowane. Wyglądają niesamowicie, na pewno są papryki. Bardzo smaczne. Możecie nam Państwo uwierzyć na słowo, że zapach, myślę, jest chyba nawet lepszy niż dań mięsnych. No ja już tu ubolewam kilkakrotnie, szkoda, że telewizja nie przekazuje zapachu, ale to może to jest tylko kwestia czasu, kiedy odpowiednie urządzenia, odpowiedni ludzie coś wymyślą. Będziemy Patryk, zapach. Dziękuję Ci bardzo, że się w ogóle zgodziłeś wystąpić w nowym odcinku. No i chyba nie ostatni. Mam nadzieję, że nie. Serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszamy do następnego odcinka. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Smacznego. Do usłyszenia. Boom.